pośrednictwem wszystkim słuchaczom, widzom, czytelnikom najlepsze życzenia poświąteczne. Niech ta radość i otucha, która wstąpiła w serca nas wszystkich, trwa jak najdłużej. Niech nastrój świąt przetrwa jak najdłużej, bo on daje nam poczucie siły i sensu życia. Dzisiaj tematem konferencji jest zapowiedź uroczystości, które się odbędą za tydzień. Za tydzień 23 kwietnia 2017 roku, czyli dokładnie w dniu imienin świętej pamięci księdza prałata Jerzego Zawadzkiego i w dniu jego śmierci. Mija już 10 lat od śmierci tego wybitnego kapłana i człowieka. Chcemy o nim pamiętać, chcemy tę postać, jego dzieło, dzieło jego życia, jego nauczanie, jego postawę, wartości, którym służył, przywołać do pamięci zbiorowej, do pamięci publicznej. Jesteśmy przekonani, że to była postać wybitna. Zdarza się tak w dziejach, że występują, żyją wśród nas osoby o wielkim sercu, o wielkim umyśle, osoby, które odciskają swoje piętno na innych, wpływają na bieg dziejów, może w wymiarze czasem lokalnym, ale to ma ogromne znaczenie. Przecież świat składa się z tych poszczególnych części, a jedną z tych części przecież i my jesteśmy, żyjąc w określonym otoczeniu, w określonym miejscu i czasie. A zdarzają się takie sytuacje, że te osoby, o których mówimy, że były wielkie, są ciche i skromne. I właśnie ksiądz Jerzy Zawadzki był taką osobą cichą i skromną, ale wielką jednocześnie. Ja bym właśnie połączył te cechy. Skromność i wielkość zarazem. Odszedł od nas do wieczności 10 lat temu. Czas szybko biegnie. Obchodziliśmy 5. rocznicę jego śmierci. Teraz chcemy przypomnieć, jak mówię, jego postać, jego dzieło, jego życie w 10. rocznicę śmierci. Uważamy, że to jest kapłan i człowiek, który zasługuje na pamięć. Na pamięć głębszą i szerszą niż ma to miejsce. Dlatego uznaliśmy za swoją powinność, żeby takie uroczystości zorganizować. O programie tych uroczystości, które się odbędą za tydzień w niedzielę, powiedzą za chwilę obecni na konferencji radni Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości. Powie pani dyrektor gimnazjum społecznego, z którym ksiądz prałat był związany. Ja tylko chcę bardzo mocno podkreślić, że jak pamiętam kilkadziesiąt lat, a tyle pamiętam już, jeżeli chodzi o historię Suwałk, to pogrzeb księdza Jerzego Zawadzkiego był w mojej ocenie największym zgromadzeniem z tych wszystkich lat. To świadczy o tym, jak ksiądz prałat Jerzy Zawadzki był szanowany przez wiernych, przez parafian, przez mieszkańców Suwałki i okolic. I teraz, kiedy bywamy na cmentarzu, a wielu z nas przecież bywa, ja to każdego roku obserwuję, to na przykład podczas święta zmarłych przy jego grobie na cmentarzu parafialnym przy ulicy Bakałarzewskiej jest zawsze mnóstwo zniczy. To miejsce zwraca uwagę właśnie ze względu na liczbę zniczy zapalanych wtedy dla pamięci księdza prałata Jerzego Zawadzkiego. To świadczy o tym, że ta pamięć trwa, ale uważamy, to po raz trzeci powtórzę, że ta pamięć powinna być wzmocniona i my, którzy znaliśmy księdza prałata Jerzego Zawadzkiego i którzy z nim współpracowaliśmy, współdziałaliśmy, którzy słuchaliśmy jego wskazówek, chcemy swoją powinność wobec zmarłego wypełnić i właśnie zainteresować jego dziełem, jego wpływem na bieg suwalskich spraw, szerszą społeczność miasta i regionu. I dlatego organizujemy te uroczystości, na które zapraszamy Państwa, żebyście potem mogli je zrelacjonować, a teraz prosimy dzisiaj, żebyście o tym powiedzieli, że one się odbędą, bo chodzi o to, żeby jak najwięcej osób wiedziało o tym, że są te uroczystości, żeby poprzez Państwa zachęcić obywateli, mieszkańców Suwałk, mieszkańców naszego powiatu, regionu, województwa do udziału w tych uroczystościach. Następnie o 10.30 odbędzie się w konkatedrze pod wezwaniem św. Aleksandra msza święta w intencji księdza Jerzego.
Następnie po mszy świętej udamy się na dalszy ciąg obchodów do Państwowej Szkoły Muzycznej w Suwałkach, gdzie wysłuchamy koncertu przygotowanego przez nauczycieli i uczniów Państwowej Szkoły Muzycznej w hołdzie świętej pamięci księdzu Jerzemu. Następnie będą wystąpienia pana posła Jarosława Zielińskiego, też pani kurator Jadwigi Marioli-Szczypień, która jednocześnie jest też objęła patronatem konkurs poświęcony księdzu Jerzemu. Następnie odbędzie się wykład księdza profesora Wojciecha Guzewicza, dziekana Wydziału Studiów Technicznych i Społecznych w ŁKU, a tematem wykładu jest ksiądz Jerzy Jan Zawadzki w obiektywie bezpieki. Następnie osoby, które były blisko, współpracowały z księdzem Jerzym, będą wspominały jego postać. Do tych osób należy m.in. pan Jacek Mielewski, który był długoletnim dyrektorem szkoły romskiej, którą ksiądz Zawadzki założył, ale też wiele innych osób. Potem zostaną wręczone nagrody uczniom, którzy wzięli udział w konkursie. Ksiądz Jerzy Zawadzki, suwalski kapłan, i cieszymy się bardzo, bo bardzo dużo prac wpłynęło na ten konkurs, zarówno od dzieci młodszych, czyli klas 4-6, jak też młodzieży gimnazjalnej i szkół ponadgimnazjalnych. Właśnie dzisiaj komisja oceni te prace i wyłoni zwycięzców. Także przewidujemy, że całość tych obchodów, uroczystości zakończy się około godziny 14. Będzie też możliwość wpisania się do księgi pamiątkowej, czyli wpisać tam swoje refleksje czy wspomnienia związane z księdzem Jerzym. Chcemy to zrobić tak, aby pamięć o księdzu Jerzym po prostu trwała. Wspierał nas w rozwoju tych szkół niepublicznych dla dorosłych. Już wreszcie w 2005 roku przy współpracy, przy wsparciu księdza Jerzego utworzyliśmy gimnazjum, które później nazwaliśmy imieniem Marii Konopnickiej w Suwałkach. Ksiądz Jerzy wspierał nas w rozwoju gimnazjum, szczególnie program wychowawczym, realizację tego programu, który jest oparty na wartościach chrześcijańskich. Do młodzieży zawsze mówił, że Kościół to jest kościół gimnazjalny, to jest wasz kościół, traktujcie go jak swój dom, uczęszczajcie jak najczęściej. Ksiądz Święty Pamięci Jerzy Zawadzki był kapelanem Solidarności przez długie lata. Wszystkie mszy, które były poświęcone uroczystościom, odbywały się właśnie w kościółku gimnazjalnym tak zwanym. I Solidarność nadal pamięta i chciałby tak samo uczestniczyć w tych obchodach i uczestniczyć, i jesteśmy współorganizatorem tych obchodów. A celem głównym naszego działania jest również to, żebyśmy przypomnieli sobie to jego wielkie pragnienie tego, żeby dostrzec tych, którzy potrzebują naszej pomocy. Dostrzec tych, którzy dzisiaj są w cierpieniu. Dostrzec tych, którzy tak naprawdę są bardzo samotni. I przywracając tą zadumę księdza Jerzego, bardzo chcielibyśmy, aby wśród ludzi znowu wzbudzić tą chęć do kontynuowania pracy księdza Jerzego Zawadzkiego, bo myślę, że czasy wcale się nie zmieniają ku łatwym, coraz takim bardziej wymagającym. Potrzeba kultywatorów w dziełach księdza Jerzego i to dużo. Ksiądz Jerzy Zawadzki utworzył na terenie własnej parafii wiele wspólnot religijnych, które do dzisiaj istnieją. Te wspólnoty religijne przynoszą duże owoce i one też będą dawały świadectwa na tej konferencji, co się wydarzyło przez te 10 lat. Ze swojej strony chciałbym jeszcze może w podsumowaniu tego, co chcemy dzisiaj powiedzieć, dodać tyle, że mam nieodparte wrażenie, iż dobry wpływ świętej pamięci księdza prałata Jerzego Zawadzkiego na miasto i region nie został dobrze opisany dotychczas i nie został doceniony. To był przecież, poza tym, że przede wszystkim był ksiądz Jerzy Zawadzki księdzem, kapłanem
dobrym człowiekiem, ale także był animator kultury, animator edukacji. Przypomnijmy podczas konferencji jego dzieła instytucjonalne. Utworzył przecież, albo utworzono z jego inspiracji wiele ważnych instytucji, które działały, a niektóre wciąż działają w Suwałkach. Ale to jest jeden aspekt. Aspekt drugi, który wymaga moim zdaniem refleksji, na co zasługuje i wymaga opisu, to jest wpływ świętej pamięci księdza Jerzego Zawadzkiego na duchowość mieszkańców Suwałk, na formowanie postaw młodzieży zwłaszcza, którą się opiekował. Wydaje mi się, że to jest sprawa nie do przecenienia. Sprawa dotąd nieopisana, sprawa trochę zapominana, a jest to kwestia, powiedziałbym, zasadniczej wagi i zasadniczego znaczenia. Bardzo będziemy mocno zwracać na to uwagę w tych wszystkich wystąpieniach, to na pewno wystąpi, żeby właśnie tę kwestię opisać. Instytucje z jednej strony, animacja tych różnych działań instytucjonalnych, a z drugiej strony właśnie formowanie postaw, formowanie charakterów, formowanie duchowe mieszkańców miasta i regionu, zwłaszcza młodzieży. Ja też się stykałem bardzo zresztą blisko w pewnym okresie z księdzem Jerzym Zawadzkim, o tym ze swojej strony powiem, na konferencję też powiedzą inni, którzy mieli bliski kontakt i współpracowali z księdzem Jerzym Zawadzkim. Ta postać, jeszcze raz to podkreślę, zasługuje na nie tylko upamiętnienie, ale na docenienie. I właśnie po to organizujemy te obchody. W tym roku może mniej przywiązano do tego aspektu wagi, bo w czasie obchodów pięciolecia zaprosiliśmy bratanka księdza Jerzego z Wrocławia, był obecny, dawał świadectwo, takie rodzinne świadectwo księdzu Jerzym. Mamy z nim kontakt, ale tym razem chcemy, żeby miejscowi działacze, współpracownicy księdza, ci, którzy realizowali z nim jego dzieła, mogli powiedzieć o tym wymiarze publicznym jego działalności. Ale oczywiście kontakt z rodziną jest.